Ekipa na planie, jak widać, jest gruba. Tak samo jak budżet produkcji. No ktoś cię musi nagrywać, jak to robisz. Cicho, przynajmniej by wyszło, że sam się nagrywam jeszcze. A to przepraszam. Dzień dobry. Dziś nic znów o dronach. Sezon zimowy powoli w pełni. Co prawda jeszcze jest jesień, śniegu nie ma, ale ja zostaję tutaj w biurze i robię spot reklamowy dla moich znajomych z Zamku Roztoka, z Winnicy Rajkowo, z Pałacu Rajkowo. Tak sobie czasem współpracujemy, jak to ze znajomymi. No i dziś oto przed Wami, jak się tworzy spot reklamowy, 15-sekundowy. Nie mamy żadnego specjalistycznego storyboardu, ani w zasadzie przygotowanych ujęć. Wydaje mi się, że czasami na freestylu wyjdą też fajne ujęcia. Oczywiście mniej więcej wiem, jak chcę, żeby było światło zapalone, ale zobaczymy, co przyniesie los. A tak naprawdę nie los, tylko to, co wytworzymy, bo to jest tak jakby trochę sztuka, a nie rzemiosło. I w tym wszystkim dzisiaj będzie dosyć dużo artyzmu, inwencji twórczej, dosyć spontanicznej. Do dzieła! Co ciekawe, robimy dzisiaj na Blackmagicu. Tak jest. Nie planujemy żadnych ujęć na slajderze czy na roninie, więc ominiemy ten trud z ręcznym szwenkowaniem, z lidarem czy ze sterowaniem na systemie tilty. Myślę, że ze statycznych ujęć też da się zrobić jakieś lekkie przybliżenia w postprodukcji, jeśli będziemy takowych potrzebować. No ale co, zobaczymy, jak wygląda obrazek. Znaczy, ja już wiem, jak wygląda obrazek, bo zrobiłem nie jeden spot na tej kamerze i nie jedną produkcję. Trzeba sformatować kartę. Dostęp tu jest nie za super. No ale co? Będziemy chyba nagrywać w 50 klatkach. 6K. Zazwyczaj nie kadruję. Jeżeli robię w za dużej rozdzielczości, to nie ma czegoś takiego jak za duża rozdzielczość, to niektórzy sobie kadrują później w postprodukcji, że o, ten kadr jest lepszy. Ja jak robię ujęcie kamerą, to takie ujęcie zostawiam. Przyznam się szczerze, że ten artyzm wcale lekko nie idzie. Jest dosyć ciężko. Z racji tego, że kupiłem materiał pod ten spot, ten materiał w zasadzie trochę nie jest taki, jakbym chciał, ale wiem, że to nie powinno mnie tłumaczyć. Według mnie trochę źle się układa i trochę nie mam planu na drugie tło, to czarne z tyłu za mną. Podpalaliśmy je na czerwono, ale coś mi się nie zgrywało. To czarne trochę dla mnie lepiej wychodzi, bo wydaje mi się, że w postprodukcji będzie można puścić taki kurz latający wokół. No ale nie jest lekko. Kombinujemy. Ta robota powinna dziać się tak naprawdę powoli w skupieniu. Jakoś nie mogę tego skupienia osiągnąć. Telefon do mnie dzwoni. Budżet produkcji się zwiększa. Ostatnio na planie The Sleepy Head mieliśmy kubek, który z premedytacją był rozbijany. A tutaj natomiast bez premedytacji. Całkiem przypadkowo rozbiła się lampka, pusta lampka napoju egzystencjonalnego. Także wasze zdrowie. Ach, ta jesień, piękna pora roku, idzie zasnąć, tak jak przed tym odcinkiem. Dobra, myślę, że będzie ok. Dobra, przed nami scena
wlewania wina do kieliszka. Za pierwszym razem wyszło to tak, że w sumie nie będę tego opisywać. Po prostu nie udało się. Zobaczymy jak kolejny raz. Nie przygotowałem się, bo nie wziąłem żadnego takiego, tak jakby lejka, rurki, którą byśmy ustawili. No ale kombinujemy. To jest bardzo ciekawe, że kombinujemy. Wcześniej mówiłem o dziele artystycznym, które właśnie się spełnia. Kombinujemy. Czas leci nieubłaganie, a ta praca wcale nie jest taka szybka. Jest bardzo precyzyjna i w zasadzie jednak jest to chyba trochę rzemieślnicza robota, a artyzmu w tym dzisiaj zrobiliśmy, uważam, nie za wiele. No coś tam jest zawsze jakiś, wiadomo, zalążek artyzmu. Można byłoby się lepiej postarać. Natomiast sporo się męczyliśmy z wlewaniem samego napoju do kieliszka i nie było to takie łatwe, tym bardziej, że nie mieliśmy sprzętów i musieliśmy kombinować. Użyliśmy butelki od mleka, która musiała być na gripie gdzieś i na super klampie przyczepiona. Także taka mała prowizorka. Może to ujęcie wyjdzie i wejdzie fajnie. Postaram się, żeby w postprodukcji jeszcze trochę czymś przeszaleć, coś zaczarować, żeby nie było nudno i być może połączę te ujęcia z tymi pierwszymi, które już kiedyś zrobiliśmy. I jak to mówię, sam jestem ciekaw efektu. Dobrze. No nie, to jest chyba przegięcie, kurde. Jesteśmy po zdjęciach. Materiał zapisany na dysku, lecimy na montaż, a wy oczywiście widzicie to już wszystko po montażu, na filmie, jak wyglądają ujęcia z backstage'u oraz jak wyglądały finalnie. Mam nadzieję, że wam się podobało jak zawsze. Było to, powiem, nie lada wyzwanie. Jakoś super ciężką pracą to nie było, ale dużo trzeba było chyba się namyśleć i tak troszkę porzeźbić, że tak powiem. Tak jak zawsze mówię, sam jestem ciekaw efektu. Szkoda, że wy już go widzicie, nie czekając na niego, bo to jest właśnie ta magia kina, że trzeba iść do komputera, zacząć montować, kolorować, dorzucić kilka efektów, abyście później mieli co oglądać z backstage'u, no i z finalnego pliku. Zapraszam do śledzenia profilu Dronozaura na bieżąco. Subskrybujcie, lajkujcie i srututu. Ci, co oglądają, to wiedzą. Mogą wpisać komentarz kończący. Ahoj. To jednak nie koniec tego filmu. Wczoraj, kiedy wróciłem już do domu i zgrałem cały materiał na komputer, zrobiłem wstępny montaż, no okazało się, że jednak moje przypuszczenia co do 50 klatek są takie, że film jest za szybki. Może nie film jest za szybki, ale ta płachta, która lata, no latała według mnie trochę za szybko. Za szybko się poruszała. Stwierdziłem, że nazajutrz, czyli dzisiaj odbędą się kolejne zdjęcia, czyli powtórzymy te same ujęcia. Być może coś dodamy, ale tym razem zrobimy to na Sony FX3 w 100 klatkach. Mam nadzieję, że te 100 klatek jest już dla mnie zadowalające i prawdopodobnie takie będzie. Teraz będziecie mogli zobaczyć efekt z Blackmagica. Zobaczcie sobie efekt Sony FX3.